Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo, wydanie z roku 1929. Tłumacz anonimowy. Czyta Włodzimierz Pławecki. Audiobook został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. część druga rozdział siódmy. Cmentarz zamku If na łóżku, słabo oświetlonym ponurym blaskiem dnia, co przez małe okienko wpadał do pokoju, leżał rozciągnięty ogromny worek płócienny, w który zaszyto ciało zmarłego. Był to całun Farii, ten całun, który zdaniem jednego ze zbirów tak niewiele na zamku w kosztuje. Wszystko się tedy skończyło. Materialny rozdział między Dantesem i jego przyjacielem był dokonany. Wczoraj jeszcze tak blisko siebie, dziś rozdzieleni całą wiecznością. Już nie zobaczy nigdy tych oczu, już nie uściśnie nigdy jego ręki. Usiadł na posłaniu łoża śmierci i oddał się gorzkim rozmyślaniom. Sam, sam jest teraz. Wpadł w głuche milczenie, w nieobjętą nicość. Sam jest i tak już będzie na zawsze. Nie ma już wzroku, nie ma już głosu tej jedynej istoty, która go z życiem wiązała. Nie lepiej iść za nim, aniżeli pozostać tutaj, w tym więzieniu, przez ludzi i Boga zapomnianym? Myśl o samobójstwie, którą zjawienie się farii odegnało, wróciła. Gdybym umarł, rzekł sam do siebie, poszedłbym tam, gdzie on jest teraz, a więc znów bylibyśmy razem. Jeżeli odszedł w nicość, w nicości. Jeżeli do Boga, u Boga. Lecz jak umrzeć? Cóż łatwiejszego? Zostanę tutaj, jak gdy przyjdą pierwszego z nich za duszę. Potem mnie głowę zdejmą. Lecz na myśl tak haniebnej śmierci wzdrygnął się, a jednocześnie wybuchło w nim pragnienie życia. Umrzeć? O nie! Umrzeć, nie zaznawszy rozkoszy życia? Nie, nie! Żyć pragnę, chcę walczyć! Muszę ukarać tych, którzy mnie wtrącili w tę otchłań niedoli i nagrodzić przyjaciół. Po tym wybuchu nadziei przyszło zniechęcenie. Lecz po cóż ja się łudzę, przecież z więzienia tego wydostać się nie sposób. Wyjść z niego można tą drogą jedynie, jaką wychodzi Faria. Zaledwie wyrzekł te słowa, rozszerzyły mu się oczy. Zamknął je natychmiast, jakby błyskawica myśli, która się w nim narodziła oślepiła go. Powstał, podniósł rękę do czoła, jakby dostał zawrotu głowy, dwa czy trzy razy przeszedł się po stancji i stanął ponownie przed łóżem. Boże, kto mi tę myśl zsyła? Czy to ty, wielki Boże? Czy też ty, może, przyjacielu mój Fario? Jeżeli zmarli tylko wyjść stąd mogą, a więc ja zajmę miejsce zmarłego. W wykonaniu myśli tej Dante zrzucił się na ów worek, rozciął nożem, wyjął trupa, zaniósł do swego więzienia, położył na łóżku, okrył kołdrą od stóp do głowy, jak zwykł był sam się okrywać, raz ostatni ucałował z lodowa już ciało i wrócił tą samą drogą do pokoju Farii. Zasłonił otwór taflą, następnie otworzył tak zwaną szufladę, wyjął z niej igłę i nici, zrzucił odzienie, aby czuć było gołe ciało pod płótnem, wsunął się worek rozpruty, ułożył się w nim na wznak i tak leżąc zaszył worek od wewnątrz. Gdyby kto wypadkiem wszedł w tej chwili do celi, usłyszałby bicie serca nieszczęśliwego młodzieńca. Dantes po wizycie dozorcy mógł spokojnie oczekiwać na wypadki. Lękał się tylko, by komendant nie zmienił dyspozycji. I nie dał rozkazu wcześniejszego usunięcia trupa z celi. Wtedy zniknęłyby jego nadzieje. Mając długie godziny oczekiwania przed sobą, rozważać począ, co go spotkać może. A także, jak ma sobie poczynać w każdym wypadku. Jeśliby w drodze grabarze poznali, że niosą żywego w miejsce umarłego, nie da im czasu do namysłu. Silnym cięciem noża rozpluje worek od góry do dołu. Skorzysta ze sprawionego przez strachu i ucieknie. Gdyby go chcieli zatrzymać, trudno, użyje noża. Jeżeli go odniosą na cmentarz, ułożą w dole i posypią ziemią, pozwoli na to, przeczeka jakiś czas, utoruje sobie nożem drogę poprzez świeżo wzruszoną ziemię i wyjdzie na powierzchnię. Ciężar ziemi nie może przecież być tak wielki, aby go zdołał zgnieść. Powietrza w worku starczy na czas jakiś. A jeżeli nawet ciężar ziemi okazałby się zbyt wielki, tem lepiej. Raz się skończą jego męki. Jednego obawiał się tylko. By dozorca odwiedzając wieczorem jego celę, nie spostrzegł zamiany. Pocieszał się i uspokajał tem, że dozorca rzadko kiedy przemawiał do niego, prawie nigdy zaś nie zbliżał się, gdy leżał na łóżku. A godzina odwiedzin dozorcy zbliżała się. Jedną ręką, do piersi przyłożoną, usiłował przytłumić uderzenia serca, drugą zaś ocierał zimny pot występujący gęstymi kroplami na czoło. Godziny upływały z wolna, żaden róg, żywszy, żaden alarm nie zakłóciły ciszy. Dozorca przeto nic nie zauważył, bo godzina jego wizyty niewątpliwie minęła już. Uszedł więc pierwszego niebezpieczeństwa. Było to dobrą wróżbą. Na koniec przyszła decydująca chwila. Na korytarzu dały się nagle słyszeć powolne stąpania. Dantes zebrał całą swą odwagę, wyprężył się i przytłumił oddech. Przy drzwiach celi kroki te stanęły, drzwi się otworzyły i dwóch ludzi weszło do celi. Zaczęli się zbliżać do niego. Zalśniło blade światło, potem dało się słyszeć stuknięcie mar, postawionych na kamiennej posadzce. Na koniec ludzie ci podnieśli w górę worek, a z nim i jego. Ależ jak na starca to porządnie ciężki. Mówią, że co rok przybywa człowiekowi pół funta wagi. Zrobiłeś węzeł? Po co węzeł, pomyślał Dantes. Ułożono go na marach. Dwaj grabarze poprzedzani tym, który niósł latarnię, a który oczekiwał na korytarzu, zaczęli wchodzić po schodach. I nagle owionęło żywego trupa świeże powietrze nocy. Rozpoznał od razu, że wiatr był północno-wschodni. Tragarze uszli ze dwadzieścia kroków. Potem zatrzymali się i postawili Mary na ziemi. Jeden z niosących oddalił się. — Gdzież jestem? — zapytał Dantes sam siebie. — Wiesz co, że on nie jest tak bardzo lekki — rzekł pozostały przy Marach, siadając na jednym końcu. — Powiedz mi też ty, bestio — zawołał następnie. — Czy też ty znajdziesz kiedy to, czego szukasz? Czego on chce i czego szuka? Pomyślał znów Dantes. Wykrzyknik ukontentowania rozległ się nagle w ciszy. Ale też naszukałem się porządnie, zanim znalazłem. Ach, niedołęga jesteś! Szczęśliwy znalazca zbliżył się do Dantesa i złożył obok niego jakiś przedmiot tak ciężki, że aż mary zadrżały. Jednocześnie skrępowano Dantesowi silnie nogi. A więc węzeł masz? bądź spokojny wszystko jest w porządku a więc dalej w drogę podnieśli mary i poszli uszli nie więcej jak pięćdziesiąt kroków i zatrzymali się czekając na otworzenie bramy twierdzy po chwili byli już poza jej murami i dantes po tylu latach usłyszał szum fali szkaradny czas rzekł jeden z nich biedak nie najlepszą mieć będzie podróż masz rację biedny opad zmoknie Samochcąc naraża się na niebezpieczeństwo kataru, i głośno obaj roześmieli się. Dantes nie mógł pojąć znaczenia tego żartu, jednakże zimny strach zmroził mu ręce. No, na koniec jesteśmy na miejscu. Nie, musimy jeszcze parę kroków przejść. Pamiętasz jak ten, cośmy go nie tak dawno wyprawiali w podróż, nie dotarł do celu, lecz rozbił się o skały? Poszli jeszcze kilkanaście kroków, Potem Dantes uczuł, że jeden bierze go za głowę, drugi za nogi, i że zaczynają go kołysać. Raz, dwa, trzy! zawołali jednocześnie. I w tym momencie uczuł, że został wyrzucony w przestrzeń, że przebijał powietrze jak raniony ptak z niewysłowioną, zawrotną szybkością. Spadał. Zamarło serce. Spadał coraz szybciej. Szybciej i tak okropnie długo. Aż na koniec, jak strzaskany maszt, wpadł w wodę zimną jak lód. Z piersi jego wydarł się nieświadomy krzyk. Tak więc Dantes został wrzucony w morze, na dno którego ciągnęła go trzydziestofuntowa kula do nóg przywiązana. Cmentarzem zamku If było morze.